Zakończył się kolejny etap budowy ogrodu polisensorycznego w Sosnowieckim Parku Harcerskim. To miejsce jest niczym zaczarowany świat, a jego ideą jest stworzenie przestrzeni dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakończenie trzeciego etapu to taki wielki moment, ponieważ to jest zakończenie ogólnej dużej bryły, która stanowi, że tak powiem, trzon ogrodu, bo założenie było takie, że ogród żyje. Tak jak każdy organizm, który się zmienia, który się rozrasta, który się przekształca, ogród też będzie medium życia. Natomiast bryłę mamy już w tej chwili w tym ogólnym zarysie zakończoną i to, co zostało zrobione w tej chwili w trzecim etapie, a więc altana, w której będziemy prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, z osobami niepełnosprawnymi, być może w przyszłości miejsca pracy. Dopięty jest już panel wypoczynkowy, takie fajne miejsce, które nazywamy kroplą wody z maleńką kaskadą wodną, z fajnymi ławkami w pozycji półleżącej. No i z czasem ma to zarosnąć pnączami, więc będzie bardzo klimatycznym obszarem. Piękne rozarium, które będzie cieszyło oko. Siłownię zewnętrzną dla osób chcących poprawić kondycję fizyczną. No i perełka na torcie, czyli park dla psów. Takie specjalne koło do agility, do treningu Rally O, żeby ćwiczyć swoich podopiecznych, swoich pupili, a przede wszystkim dla nas, do treningu dla naszych psów, które pracują w szkole w ramach dogoterapii. My się tu już spotkaliśmy rok temu, też na jakimś tam zakończeniu kolejnego etapu. Proszę powiedzieć, jak przede wszystkim dzieci to podsumowały, jak dzieciom się podoba ten ogród, bo to pani pewnie wie ze swojego własnego doświadczenia. Dzieci traktują to jako nieodłączną część szkoły. Jest to dla nich takie samo miejsce jak plac szkolny. Oni wychodzą tam w ramach swoich zajęć, w ramach treningu, no i traktują to jako przestrzeń kompletnie szkolną. I fajne w tym wszystkim jest to, że jest to prawdziwa inkluzja, więc spotykamy mieszkańców naszego miasta. Spotykamy osoby, które już są z nami oswojone, które nam towarzyszą, które siadają obok, podpowiadają, nawiązują kontakt. No ale zdarzają się też takie historie, kiedy do parku przychodzą osoby, które pierwszy raz widzą osoby tak głęboko niepełnosprawne i rzeczywiście jest to zderzenie. No i widać, jak osoby z normą muszą pokonać pewną barierę. Pewnie by nie przyszły ani na piknik, ani na jakieś spotkanie. Natomiast tu przestrzeń otwarta, publiczna, wypoczynkowa, luz, spokój, po prostu nas widać. Widać, jak pracujemy, widać, jak prowadzimy treningi, widać, czym się zajmujemy. No i przede wszystkim widać, że jesteśmy fajni, nie trzeba nas się bać, wystarczy tylko się uśmiechnąć. Budowa ogrodu kosztowała ponad 3 miliony złotych. Ogród ma określony rytm. Rano bawią się w nim uczniowie okolicznych szkół i przedszkoli, a po południu tłumnie przybywają mieszkańcy miasta.